Cześć, tu Kamil. W dniu dzisiejszym pokażę Wam, jak robi się herbatę z pędów malin. Jak widać, mam tutaj dwa pędy maliny. Są one, jak widać, zielone. Nie są wyschnięte. I z tych pędów malin, które pozostały, zrobię herbatę z pędów malin. A jak to zrobię? Zaraz pokażę. Mam tutaj szklankę, a w szklance zaraz umieszczę te owe tutaj pędy malin. Zapraszam do oglądania. Jak widać, w szklance umieściłem już pędy, które pociąłem oraz rozdrobniłem. I będę zalewał te pędy gorącą wodą. Ta herbata jest bardzo zdrowa, gdyż w okresie przeziębień, jaki teraz mamy, jak widać, pędy już pociąłem. Następnie w domu zaleję te pędy gorącą wodą. Te naturalne maliny są bardzo zdrowe na okres, który mamy obecnie, czyli okres grypowy, covidowy. Taka herbata zdrowa, naturalna naszych dziadków jest bardzo dobra na przeziębienia. Pozwala szybko wrócić do zdrowia w sposób naturalny, bez żadnych antybiotyków. Pędy malin zalewam gorącą wodą, jak widać. I czekam około 15 minut do pół godziny, aż ta konsystencja z malin naturalnych składników zacznie po prostu puszczać, jak widać, pędy poszły w górę, a z tych pędów po prostu będzie się wytrącało bogactwo, które się znajduje w tych owych naturalnych malinach. Teraz czekamy 15-30 minut i wtedy pokażę, co się będzie działo dalej z moją herbatą. Jak widać, moje pędy zaczynają uwalniać swoje soki, swoje właściwości. Powoli herbatka zaczyna się zaparzać oraz robić się coraz bardziej taka woda mętniejsza, taka bardziej brązowa. Jak widać, te pędy zaczynają pęcznieć oraz uwalniać te najlepsze, to co mają w sobie, czyli naturalne odżywcze właściwości. Jak widać, kolor robi się jak najbardziej herbaciany, brązowy, czyli jak nasza zwykła, naturalna, liściasta herbata. Tak wygląda herbatka z pędów malin. Bardzo zdrowa, szczególnie polecam na przeziębienia, na grypę, w okresie zimowym, jesiennym, wczesną wiosną. Jeśli podobał Wam się dzisiaj mój film, zostawcie łapkę w górę,
subskrybujcie kanał, polecajcie oraz oglądajcie moje poprzednie publikacje. Na dzisiaj to tyle. Bardzo dziękuję za oglądanie mojego odcinka. Napiszcie w komentarzu, czy Wam się podobało. Jeśli Wam się podobało, to bardzo mi to będzie miło. A na dzisiaj życzę Wam smacznej herbatki. Trzymajcie się gorąco oraz zdrowo.